jak to jest być sobą w muzyce, ponieważ przecież nie mogę odpowiedzieć za wszystkich artystów zbiorczo. Mogę jedynie odpowiadać za siebie i spróbować Państwu pokazać jakiś taki punkt widzenia obserwacyjny, tak? Bo jako studentka kompozycji no miałam naprawdę często okazję spotkać się z ludźmi, którzy mają niesamowitą wiedzę i już bardzo spore doświadczenie artystyczne. Chciałam zacząć od wolności. Już to słowo kilka razy padło na spotkaniu. A wolność w jazzie to właściwie jest jakby podstawowy składnik, tak? Muzyk siada w instrumentu, bądź bierze go w ręce. I jest i tak naprawdę bardzo często mam przy sobie akurat dzisiaj w tym momencie, że na pewno będę mieć wieczorem, bo tam będę grać taki recital właśnie z całą, tutaj będziemy show dla Państwa robiły. Przeważnie nuty muzyka jazzowego są zapisane na jednej stronie A4, czyli to jest około 15-30 sekund wykonania, a cała reszta to już jest to, co podyktuje mu jego właśnie wolność, jego wyobraźnia, nastrój w danej chwili. Tak naprawdę sam muzyk nie wie do końca, co będzie grał. Ja też dzisiaj nie wiem, co do końca zagram. Mogę tylko Państwu powiedzieć, że mam zapisaną jakąś kanwę harmoniczną, melodyczną, a to, co dzisiaj mi się urodzi z tej kanwy, to będzie potrzeba chwili. Więc ta wolność no, naprawdę tutaj ma bardzo spore znaczenie. Jak ja dzisiaj się będę czuła sobą, dzisiaj wieczorem. No ale o tym jazzie. No jazz to jest w ogóle muzyka wolności, tak? Bo większość z Państwa wie, że narodziła się ona no, ponad wiek temu, w momencie, kiedy właśnie niewolnicy afrykańscy zostali przewiezieni do Nowego Orleanu, takie miejsce, tykiel kulturowy powstał właśnie w Nowym Orleanie, w dzielnicy Storeville. To jest strasznie brudna opowieść. Nie chcę Państwa zanudzać, nie chcę przechodzić stuletniej opowieści dzisiaj, kiedy mam 45 minut. Niestety. Ale to każdy z Państwa może sobie znaleźć, tak? Dzisiaj mamy takie środki informacji, że nie ma żadnego problemu z odszukiwaniem ich. W każdym razie no, historia jazzu jest dosyć przykra, bo moi protopłaści, czyli kreole, to byli ludzie właśnie, którzy często byli dziećmi tych niewolników afrykańskich z jakimiś ludźmi, którzy też napłynęli do Stanów Zjednoczonych, przeważnie białymi, to oni zaczęli grać stride, czyli taki styl, który mocno czerpał właśnie z naszej muzyki europejskiej. Ta muzyka przecież się pojawiła dzięki tym ludziom, którzy napływali tam do Stanów. I później została złączona też z tym feelingiem takim typowo afrykańskim, tak? Czyli ze spirituals, gospel. Później no, coraz bardziej zaczęła się uwydarniać ta czarna nuta, czyli blue note. I to poczucie swobody właśnie tak naprawdę kierunkowane było do tradycji afrykańskiej. Bo i tak paradoksalnie właśnie na początku można powiedzieć, że jazz chciał się dopasować do jakichś kanonów naszego piękna, naszego białego rozumienia piękna. Po czym na przykład już w latach 60. było zupełnie nawiązanie do takiej stricte afrykańskiej tradycji. Czyli do takiego rycowego brzmienia, do pentatoniki, do wszystkich perkutacji tych pentatonik. Przykładem może być właśnie twórczość Johna Coltrane'a, to już jest bardzo mocno usunięty, modalny jazz. Ja dzisiaj Państwu przyniosłam też kilka płyt, bo nie wyobrażam sobie opowiadać o tym, jak być sobą w jazzie, za jazzem bez muzyki. Musicie to Państwo usłyszeć na własne uszy. Jeszcze kilka rzeczy, takie właśnie, które mi przyszły do głowy a propos tej wolności. Ja pamiętam jeszcze z wykładów filozofii, bo też miałam przyjemność w liceum mieć ten przedmiot. Pamiętam, że wyryły mi się w sercu właśnie słowa, że jest wolność do czegoś, a nie od czegoś. To jest chyba Erich Fromm, jeśli dobrze pamiętam. Proszę mnie zwolnić. Nie?
Wszyscy myślą, że to oni w ogóle, a to u Lutra jest po raz pierwszy. A, no to u Lutra. Tak więc, dzięki Lutrowi. Potem u Kanta, u Hegla, u niczego. Tylko nie mam tej wiedzy, podziwiam pana profesora, naprawdę za to wszystko. Tak więc, no ja właśnie odnajduję siebie właśnie w tej wolności do improwizacji. To jest coś, czego mi szkoła klasyczna, muzyczna nie dała. Coś, co ja sama sobie znalazłam i co traktowałam jako właśnie opust moich emocji, tak? Brałam sobie ćwiczeniówkę, szłam na najwyższe piętro liceum na Staromojskim, takim niedaleko stąd. I grałam. I później znalazłam ludzi, którzy też to pokochali. I jest taki człowiek, który gra ze mną właśnie od tych lat. To jest Radek Bośko, z którym no, różne już momenty przeszliśmy, nie gorsze i lepsze, ale cały czas gramy razem. I chyba to się właśnie liczy, że w tym byciu sobą cały czas też jesteśmy razem. To jest bardzo pocieszające. Co jeszcze z tą wolnością? Ja wiem, że jest ważne, tutaj też padło wcześniej u pana profesora, żeby odnaleźć cel wolności w swoim życiu, bo no właśnie jeśli ta wolność jest sama dla siebie i jest, nie wiem, no, tak naprawdę no, korzystaniem ze wszelkich dóbr, takim, no nie wiem, nieprzemyślanym, no to może się skończyć tragicznie, tak? I historie wielu jazzmanów potwierdzają to. Uzależnienia, no dzielnica stołu, o której wspomniałam, tak? Dom publiczny, knajpa. Dom publiczny, knajpa. Przecież muzycy jazzowi przychodzili z jednego miejsca w drugie, tak? I ich życie toczyło się właśnie w takim bagieniu. To nie było wcale pocieszające, no. Tak korzystali z tej wolności, jak uważali na ten czas. Ale to się zmieniało. To się zmieniało. Byli też znani tacy jak Sun Ra, orkiestra. Sun Ra nadał sobie takie imię, w ogóle stwierdził, że oświecił go byt doskonały i stworzył własną filozofię życia i muzyki. Ja na przykład mam to szczęście, że jestem Polką. Dzięki tradycyjnemu wychowaniu w wierze katolickiej już usłyszałam o Bogu jako dziecko. Oczywiście wiadomo, że jako rozwijający się młody człowiek mam różne przemyślenia, tak? Czasem czuję bardzo blisko kontakt z Bogiem, a czasem zdaje mi się, że jestem tak daleko od tego bytu doskonałości. Ale najdziwniejsze jest to, że właśnie kiedy tworzę i piszę muzykę, bo się też właśnie improwizuję, to jest tak mocny przepływ energii, że rzeczywiście jest coś na rzeczy, że faktycznie artysta jest jakby połączony, to już nieraz mam takie wrażenie właśnie, że jest jakby połączony z górą i to jest nawet lepsze niż modlitwa. Wiecie, ja często się modlę, bo akurat mam taką swoją tradycję, jeżdżę sobie rowerem po Szczecinie od 4, właściwie już 5 rok teraz mnie, do pracy, z pracy i zawsze przejeżdżam przez nasz piękny park Kostkowicza. Mamy bardzo piękne zielone tereny w Szczecinie. Tu właśnie ta wolność mi się ujawnia. Wystarczy, że jest zwiedzał jeden z kątków. Co prawda w czasie czynszczu, ale po ciemku, ale... Słyszałam, że pan profesor też jest na rowerze. Ja chcę, ale nie zawodziłem. Tak, ja właśnie czasem na tym rowerze te 20 minut z pracy do domu to jest moja modlitwa. Wiecie, ja patrzę na tą zieleń i jestem zadziwiona. Uśmiecham się do ludzi i w ogóle to jest dla mnie wolność właśnie. Nie muszę, tutaj było też takie pytanie jednej z pań, czy musimy być, czy jesteśmy sobą za każdym razem inaczej, tak? Że rano jesteśmy inaczej sobą, jesteśmy w domu, jemy śniadanie, później jesteśmy jeszcze inaczej sobą, jak idziemy do pracy, prawda, poker face. Ja nic nie czuję, nic nie wiem. Przepię, ja jestem tylko szaraczkiem, który tutaj przyszedł wykonywać swoją pracę. I się nie odzywam, żeby pana nie denerwować. To jest też jakaś inna forma wolności, tak? Z której możemy skorzystać, z której nie musimy. Mam nadzieję, że tu nie ma mojego szefa. Pozdrawiam go serdecznie. Właśnie tam pracują na pobożnego. No więc to z tą wolnością. Jeszcze wolność sprawia, że widzimy też swoje ograniczenia i możemy się zastanowić, jak możemy się rozwinąć, bądź zmienić, żeby osiągnąć swoje cele. W moim wypadku marzenia. No, ja na przykład miałam bardzo duży problem ze stresem i może nie uwierzycie, bo dzisiaj tak sobie spokojnie trzymam ten mikrofon i tak sobie tutaj siedzę z bardzo mądrymi głowami dookoła i czuję się jakby nie na miejscu. Jednak
Powiem Wam, że miałam te 7 lat i później do 17 roku życia to była dla mnie męczarnia szkoła muzyczna. Każdy egzamin to był taki stres, że po prostu noga nad pedałem latała mi tak, że ja nawet nie mogłam normalnie, prawda, nacisnąć, po prostu używać instrumentu, tak? Miałam bardzo, bardzo duży problem. Aż nagle w trzeciej klasie liceum, jeszcze ze świetnej pamięci, profesorem Szczęsnym, może niektórzy z Państwa pamiętają, świetny znawca muzyki, wspaniały też narrator koncertów tutaj muzycznych w zamku, koncertów południowych. Pamiętam, wysiłam aparat z tym do zęba. Pan profesor podszedł do mnie po moim egzaminie, kiedy stwierdziłam, że już nie będę grać dla tej komisji, która tam siedzi i mnie ocenia, tylko będę grać dla siebie. I mnie naprawdę nic nie interesuje, ja to bardzo brzydko nazywam. Nie wiem, nie wstydzę się wypowiedzieć, że mam to z tamtej strony. Tak? I robię to tylko i wyłącznie dla Jana Sebastiana, który wiedział, ile ja ćwiczyłam codziennie jego tokaty i fugi. Robię to dla Dorisia Bumetowana, który też wiedział. Przecież no, ja wierzę w jakiś byt, który jednak jest nad nami, że to się nie kończy i nie, nie wiem, koniec materializacji następuje z końcem po prostu naszego rzymskiego bytowania. Tylko wierzę, że to jest coś więcej. No i zagrałam bardzo dobry egzamin. Właśnie pan profesor podszedł do mnie, ja z tym aparacikiem, prawda, tym śmiesznym, on podchodzi i mówi: Pani Liliano, to był najlepszy pani występ w liceum. A tak poza tym ma pani piękną biżuterię z nazemną. Pan profesor Szczęsny, którego pozdrawiam z tego miejsca, nie wiem gdzie jesteś, ale to było piękne. Dobra, nie chcę słuchać i przedłużać. Uważam, że teraz w naszym społeczeństwie, tutaj zacznie się robić coraz goręcej, jak będę poruszała kolejne tematy, jest wolność słowa, niestety nie jest to chyba możliwe, żeby mieć 100% wolności czynu, nawet obiektywnie dobrego, tak? Bo ja sobie takie wybrałam tutaj przykłady z historii muzyki, na przykład reakcja na Święto Wiosny Stronnickiego, tak? Jak po prostu połowa publiczności wyszła w trakcie spektaklu, a druga rzucała albo oszczerstwami w gazetach, pisząc recenzję, albo pomidorami samego artystę. Na przykład reakcje na ekspresjonizm abstrakcyjny Jacksona Pollocka. Ten facet tworzył właściwie zamknięty w czterech ścianach i robił swoje, mimo wszystko, tak? Mimo że był nierozumiany na ten czas. Jest też facet, który mnie bardzo inspiruje i o którym napisałam pracę magisterską właśnie w Katowicach na kompozycji i aranżacji, o Friedrichu Kulcie. To nie jest ten Glenn Gould, to nie ten facet. Friedrich Gould to był taki ekscentryk, który pochodził z Wiednia. On był i kompozytorem, i właśnie wykonawcą. Również improwizującym, więc jest mi bardzo bliski. On działał też na pograniczu jazzu i muzyki tak zwanej poważnej. Bo dzisiaj też moglibyśmy sobie podyskutować, czym jest ta muzyka. Ja chciałam Państwu puścić właśnie fragment koncertu fortepianowego, pierwszego koncertu fortepianowego Friedricha Gouldy. Żebyście Państwo posłuchali, jak można ugryźć temat. Jak słyszymy koncert fortepianowy, to nie wiem, widzimy orkiestrę symfoniczną, prawda? Widzimy pięknie ubranego ministra w smokingu, który zasiada fortepianu. No, czekamy na ucztę duchową, tak? A zobaczmy, jak można do tego podejść, jak się właśnie czuje sobą, czuje się tą wolność. Friedrich Gouda, Austriak. Thank you.
No niestety nie dam rady tego wysłuchać w całości. Czy ja mam jeszcze czas? Dzieli go pani między sobą a publicznością, więc proszę zadecydować, ile czasu. No to może jeszcze dwie minutki opowiem jeszcze moje refleksje na temat właśnie tego bycia sobą i wolności też w muzyce. No, Friedrich Buda miał tę wielką przyjemność akurat urodzenia się w takim kraju, który jest bogaty. Miał tę przyjemność zorganizowania bodajże jeszcze przed naszym Jazz Jamboree, pierwszego festiwalu, który zapraszał muzyków z oceanu do Wiednia i razem z nimi wykonywania różnych wspaniałych utworów, między innymi swoich utworów. Tutaj też są muzycy ze Stanów. No ale nie każdy, prawda, w Europie w tamtym czasie, bo to jest połowa XX wieku, miał ten przywilej. My sami coś o tym wiemy, prawda? Mi się wydaje, że cały czas, ja nie wiem jak było wcześniej, bo ja jestem z lat 80. i zaczepiłam o 5 lat PRL-u. Natomiast pamiętam te kolejki, pamiętam. Z moją małą zdobyłam się mięso tak godzinami. Jeszcze mama mnie zostawiała w kolejce, a sama szła poza ojciec sprawę. No i właśnie ten czas. Tutaj też myślę, że warto powiedzieć o tych przeszkodach, jakie nam stoją na drodze do tej wolności. Tymi przeszkodami w XX wieku właśnie był ustrój państwowy i nawet, przepraszam, to się dzieje dalej w XXI wieku, tak? Na Kubie, mimo że tam jest przecież cały czas też wyspa kwitnąca muzyką, oni muszą to robić, żeby mieć jakieś ujście, tak? Ale ustrój państwowy, ja to nazwałam sobie ustrojstwo państwowe, bo ja już odczuwam to na swojej skórze, jako osoba, która piąty rok pracuje zawodowo, że to ustrojstwo państwowe i tak zwane procedury uniemożliwiają w pełni bycie sobą, przynajmniej tu w tym kraju, wykonywanie po prostu na poziomie mojego zawodu i posiadanie z niego satysfakcji stricte takiej życiowej, no, tak żeby to było życiowe, tak żeby moja sztuka się zwracała. Może ja jestem po prostu jeszcze za młoda, albo jeszcze tutaj taki kolega mi podpowiada, że wciąż za mało się, nie wiem, udzielam w mediach i nie wiem, powinnam zrobić postawić wszystkie reflektory i powiedzieć wow, ja umiem grać. Ale albo oczywiście to must be the music, albo mam talent. Ale nie. Ja nie chcę tego robić, ponieważ uważam, że ta sztuka sama się obroni. No, problemy narzuceniem przez państwo pewnego stylu pisania miał między innymi Sławski, tak? Inni kompozytorzy żyjący w latach 50., kiedy to trzeba było zawierać w swojej twórczości elementy muzyki ludowej. To było na siłę, to było celowe. Jak tego nie robiłeś, to mogłeś liczyć z tym, że twoja sztuka się nie ukaże w jakimś dużym nakładzie, bo jeszcze nie zostanie wykonana. Już szczytem w ogóle takich różnych dylematów kompozytorów miał Szostakowicz. Niestety też przecież żył jeszcze w Rosji, tak? To jest jeszcze bardziej posunięty komunizm. Radykalizm języka muzycznego Szostakowicza okazał się nie do przyjęcia dla ówczesnej stalinowskiej ideologii polityczno-kulturalnej. I już od 1932 roku zeszłego stulecia, aż do chyba 1948, pamiętam, że Szostakowicz miał w ogóle zabronione pisanie, bo stworzył taką operę Lady Macbeth, z jakimiś takimi rozwiązaniami teatralnymi i właśnie z przerzuceniem akcji muzycznej na plan symfoniczny, jakieś szokujące były pomysły scenograficzne, instrumentacyjne i w ogóle ta jego muzyka też z 9 symfonii, pamiętam, że on później znowu zaczął pisać, bo mu pozwolili, bo tam napisał jedną piosenkę na cześć Stalina. I pamiętam, że znowu w 1958 roku napisał 9 symfonię świetną i też oczywiście z radykalnym językiem, więc znowu mu wsadzili go na chwilę do więzienia, karcerek. Panie Szostakowicz, przykro nam bardzo. I 10 lat chyba się człowiek męczył. I właściwie no, to jest dopiero, prawda? Takie sprawdzenie, czy ja potrafię być sobą w tak trudnych warunkach środowiskowych, nie wiem jak to nazwać, warunkach socjologicznych, uwarunkowania politycznego, tak? Co się w moim kraju dzieje. My dzisiaj mamy to szczęście, że jest mnogość wszystkiego. Żyjemy, mówię, no dobra, ustalmy, że oficjalnie w demokratycznym państwie, tak, że jest wolność słowa, ale to też niesie ze sobą pewne przeszkody i zagrożenia.
I teraz ja mogę powiedzieć od strony artystów, jak to wygląda, że jest osłabnięcie jakby wewnętrznego indywidualizmu twórczego, bo się ludzie zachwystują gością tego wszystkiego, tak? Tych stylów, propozycji kierunkowych. Są też sesje naukowe takie stricte dotyczące muzyki współczesnej. No, muzykolodzy się tutaj biją, tak? Czy żyjemy w czasach postmodernizmu, czy żyjemy w jakichś czasach eklektycznych i to jest po prostu znak czasów. My korzystamy z tych wszystkich stylistyk, wkładając je do swojej muzyki. I czy to jest dobre i na ile to jest dobre i gdzie jest ta granica? Do którego momentu ja jestem sobą, a do którego już zaczynam, nie wiem, na kogoś naśladować, tak? Naśladowisko to jest niestety zmora każdego kompozytora, każdy się boi być epikonem. Ale to jest dzisiaj bardzo trudne, ponieważ już są nawet takie teorie, że dzisiaj już się nic nowego nie da stworzyć. Ponoć wszystko było napisane, tak? W systemie Durmol, powiedzmy. Jest jeszcze system pozafunkcyjny, mogę tu Państwu zagrać. Jest ogólnie, no, jest bardzo dużo tych kierunków XX wieku. Jest fluidyzm, czyli kierunek, który na przykład dotyczy hałasu w muzyce i artysta na przykład ma wziąć skrzypce i rozwalić je o ściany. I to jest też również muzyka, tak? Te granice dzisiaj są bardzo różne i każdy ustala je, jak chce. Proszę się przyjechać na warszawską jesień. Już niestety ta minęła, ale w przyszły wrzesień. Tam są po prostu, tam możecie zobaczyć, co się dzieje, jaka jest kondycja artysty, kompozytora. Co ja widzę? Jak zawsze ogarniający dostęp do każdej stylistyki bez względu na jej estetyczną i wykonawczą jakość, tak? I to może być, to jest złe, tak? To jest złe. Bo to, że mamy duży dostęp, to nie oznacza, że my będziemy wiedzieli, jak z tego korzystać. No, tak samo jak z wolnością w życiu. Dobre jest to, że dzisiaj z naszego miejsca, czyli to, jak wolność wygląda nasz rejon geograficzny, mamy możliwość właściwie zetknięcia się już z każdym typem muzyki, tak? Z Jamajki, stąd też na przykład, proszę, mamy naszego teraz Bednarka, tak? Crossfit, reggae w rejonach do niego nieprzystających. Stricte europejski. Jest Gentleman z Niemiec. Gentleman to jest pseudonim artystyczny. Jest Bednarek. Jest na przykład, ja ostatnio byłam zaproszona na niesamowite wesele w centrum Kijowa. Na wesele, gdzie dominowała muzyka dub. A dub to jest pochodna od reggae. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, czy się znają. Ja też się nie znałam wcześniej. Dopiero poznałam dub. Warto też chyba wspomnieć, może Państwo będziecie ciekawi, bo ja uważam, że taką wolnością prawdziwą jest takie właśnie jakby korzystanie w świadomy sposób z różnych stylistyk i bycie jakby na pograniczu, bo to daje taką naprawdę pełny obraz tego, do czego człowiek jest zdolny i co potrafi z tym zrobić. I ja na przykład bardzo cenię taki zespół The Bad Blues, oni są z USA. Oni grają niby w trio jazzowym, tak? Mamy klasyczną perkusję, mamy fortepian, mamy kontrabas, tylko że to zupełnie nie brzmi jak klasyczny jazz. Więc warto sobie zobaczyć The Bad Blues i Rolandala trio, to jest trio z Finlandii. I teraz zobaczcie, to klasyczne trio już nie występuje w takim składzie. Tu jest fortepian, jest gitara, jest beatbox. Jest beatboxer zamiast perkusisty. Marcin Masecki, nasz też towar eksportowy, podobnie jak niedawny gość Szczecina, Leszek Możdżer. Ten facet mnie zadziwia. Wyjechał do Anglii, jednak nie poradził sobie tutaj w Polsce z tym swoim indywidualizmem, jakby nie był zaakceptowany. Pianista, który potrafi bardzo pięknie zagrać jednocześnie Bacha i jazz. Taki naprawdę jazz, nawet można by powiedzieć. Założył warszawską orkiestrę rozrywkową, która potrafi zacząć koncert od grania jak orkiestra strażacka. Przez 16 taktów, po kolejnych 4 jest pauza i później jest jazz. I później znowu jest pauza i znowu jest na przykład, nie wiem, klasyka z powiewań, jakiś tam Mozart na przykład. No to jest zupełnie działanie tak, jak się chce, po graniczu. Jest Nikola Kołodziejczyk, tutaj jest właśnie lokalny muzyk z Krakowa, nie wiem, czy pan profesor się spotkał. Mój kolega z Katowic, twórca tak zwanego happy jazzu. On pisze na wielkie składy półorkiestrowe, półbigbandowe. Napisał taki utwór Horn Nation. I to się wszystko zlewa. Już nie wiemy, czy to jest klasyka, czy to jest jazz, czy to jest big band, czy to jest może orkiestra symfoniczna. No nie wiemy, musimy sami zadecydować, co nam się podoba i czy to nam się podoba.
skwituję słowami mojego jednego z kochanych artystów, Hurricane'a, który mówi, że jazz nie zna granic. Jest w nim miejsce dla każdego, dla wszystkich typów emocji i wrażliwości. Jazz nie zna granic, choć też nie zna wszystkich swoich obszarów, ale jest gotów, jest otwarty. Dziękuję. Jak dobrze, że jest z nami pani Liliana, a skoro jest pani Liliana, to nie mogło nie być muzyki. Dziękuję. Czy są pytania do pani Liliany? Ja mam takie pytanie, bo z tego, co pani mówiła, to mam wrażenie, że postawiła pani znak równości między byciem sobą a wolnością. A teraz wydaje mi się, że można być sobą w warunkach totalnego zniewolenia. Na przykład ojciec Kolbe na pewno był sobą, a był w sytuacji zupełnego zniewolenia. Wydaje mi się również, że muzycy działają również w takim obszarze, tak naprawdę można go nazwać obszarem zniewolenia, ponieważ no, pewien gatunek muzyczny stanowi pewien obszar zawężenia wolności, a także pewne konwencje muzyczne. Na przykład, jeżeli jest się muzykiem jazzowym, jest to również pewne zawężenie, bo obowiązuje pewna konwencja. I teraz, co dla pani oznacza na przykład bycie sobą w jazzie? Czyli na przykład słucham pewnego fragmentu i mówię, o, to jest pani Liliana. Już pan rozumiem. Tylko Chopina. Się przygotowałam, mogłabym to zrobić, tylko nie miałabym tej satysfakcji, bo siedzi 10 osób z całego świata, które znają urtekst, czyli oryginalny tekst Chopina, po prostu, nie wiem, na 100% po prostu. Siedzą i oni wiedzą, że każda, nie wiem, 32, 16, staccato, legato, wiedzą, gdzie to ma być w każdym miejscu, prawda? W tym momencie artysta czoło może się być wolny. On wie, że jest oceniany, tak? Że ma 10 znawców tematu. I tu jest, ile tam? Jest zamknięcie. Mamy dokładnie nuty napisane przez Fryderyka Chopina. Nie ma ściemy. Przecież też słucha na górze. Przecież. Trzeba to kochać po prostu, pomimo tego, że jest się oceniany. Trzeba, nie wiem. Mi na przykład nie odpowiada taka sytuacja. Nie odpowiada mi sytuacja, kiedy muszę grać czyjś repertuar, tak? Skoro ja wiem, że ja mam coś do powiedzenia w muzyce jako Liliana Kostrzewa.
nie jako Fryderyk Chopin. I wiem, że no, to ta muzyka z tego wiedzy, co wniosła, to wniosła. Tak? To jest tysiące kierunków, wszystkie izmy, tak? Ekspresjonizm, to samo jak w sztuce malarskiej. Ekspresjonizm, impresjonizm, właśnie ten druidyzm, aleatoryzm. Teraz jesteśmy, za teraz obchodzimy rok Tosowskiego. Aleatoryzm to jest też wolność, to jest znanie wolności artyści, ale w jaki sposób? Aleatoryzm w muzyce klasycznej, symfonicznej, gdzie mamy 50 muzyków na scenie. Oni mają też pewne ograniczenia tej wolności, tak? Mają pewne struktury, powiedzmy 5 nut, które w kółko muszą powtarzać, póki dyrygent nie pokaże im, że następna sekcja się zaczyna. Czy ta wolność daje mi satysfakcję? Nie. To mi nie daje satysfakcji. Mi daje satysfakcję, kiedy mogę sobie z dwoma panami, z fajną sekcją ze Szczecinem, z Radkiem Wośko, Pawłem Prosiukiem, wejść do studia i nagrać taką muzykę. I wtedy ja czuję się wolna. Nie wiem, jak to się dzieje, po prostu czuję... No widzi pan, to już chodzi o uczucia. Nie wiem, jak to wyjaśnić, że czuję się szczęśliwa. No, czuję się szczęśliwa, po prostu grając taką muzykę. I nie wiem, co to jest, czy to jest jazz, bo ktoś powie, że to przecież... To nie jest takie blubi, to nie jest ten jazz, nie? To nie jest cool. Nie wiem, co to jest, to nie jest bebop. Jak on nazwał sobie Lili of the Jazz? Tak mowy. Bo jeszcze nie wiem, co to jest. Więc jestem sobą w tym. Zaraz. Ja sobie taki jeszcze na koniec chciałem zapytać, właśnie nie zapytać, stwierdzić, że w jazzie dla mnie piękną właśnie taką aurą jazzu jest to, bardzo lubię na koncertach jazzowych obserwować, jak muzycy wchodzą w relacje ze sobą. I ten indywidualizm, to indywidualne bycie sobą, jak jest później podporządkowane zespołowi. Jeden drugiemu oddaje to pierwszeństwo, palmy pierwszeństwa, wychodzi na solo, potem się wycofuje, drugi wychodzi na solo. I ta komunia, którą muzycy wchodzą ze sobą, to jakby to już jest kwestia, że muzyka tylko jest jakąś trampoliną, punktem wyjścia, a docelowym miejscem to jest to ta komunia muzyków. Nie wiem, czy to jest powszechne, ale ja mam takie odczucia, jak jest na koncercie jazzowym. Komunii muzyków ze sobą. Nie, Arku, bardzo dziękuję. Pięknie powiedziane. Komunia muzyków. Jedność. Właśnie ostatnio graliśmy, ostatnio w czwartek to było. Radek przyjechał do nas ze Stanów tylko na 4 dni do Szczecina, no i pokusiłam się tym razem o zagranie bardzo trudnego utworu o tytule Beyond All Limits, czyli ponad wszystkimi limitami, naszymi ograniczeniami. No i właśnie ten utwór pochodzi z płyty Unity. I tak sobie pomyślałam, że właśnie takie trudne utwory, których ani razu nie graliśmy razem, wyobraźcie sobie, że nie mieliśmy ani jednej próby, ponieważ Radek przyjechał pół godziny przed koncertem do 13 mus i tylko zdążył się rozstawić z nami. No ale my wiemy, tak, my już się znamy od jakiegoś czasu, więc to jest wielka radość, że no jest takie porozumienie, widzicie, no, nie wiem, jak wytłumaczyć to mądrym głową. Pewnie wy też macie pasję. Ja wam tego życzę, żebyście siadali do swoich pasji, słuchajcie i... bo na przykład, jeszcze przepraszam, muszę to powiedzieć. Zawsze miałam, nie wiem, jakieś takie dziwne poczucie, że my robimy podziały sztuczne między sobą, tak? Że jak ja jestem, znaczy pan profesor jest panem profesorem, ja jestem tylko magistrem podwójnym, niecałym, to... Proszę nie redukować mnie do roli. No właśnie, o, i to mi się podoba. Tak, to jest Jacek, ja jestem Liliana. I właśnie chciałabym i życzę wam tego z całego serca, żebyśmy nie patrzyli na siebie poprzez podziały, tylko robili swoje, słuchajcie. Tak jak Młynarski śpiewał, robili swoje, bo to dopiero daje poczucie wolności, spełnienia tych wszystkich cnót, o których już była mowa.